Czym może ci pomóc skromna służka Talosa? Jesteś tu, by zobaczyć, jak... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Jeśli będziesz jeszcze potrzebować kowala, zwróć do mnie. Ja cię znam. Mój mąż Bercy mnie wykończy. Bardziej przejmuje się pękniną niż sobą. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Więc to ty. Nie wyglądasz zbyt imponująco. O tym właśnie mówię. Bryniol Fraz jeszcze przysyła mi kogoś bez charakteru i determinacji. Wiara? Nie potrzebuję wiary w nikogo. Interesują mnie jedynie przyczyna i skutek. Czy wykonano robotę i czy zrobiono to dobrze? Nie ma miejsca na półśrodki. Mam taką nadzieję. To ważne zadanie. Mam konkurencję w postaci miodosytni czerwoniak, którą chcę wyłączyć z interesu. Chcę również wiedzieć, jakim sposobem udało im się tak szybko uruchomić produkcję. Udaj się do chorągwianej klaczy w Białej Grani i odszukaj Mallusa Macciusa. On wprowadzi cię w szczegóły. Powtórzę raz jeszcze, na wypadek, gdybym nie wyraziła się jasno. Jeśli spaprasz tę robotę, to popamiętasz. Pojawił się przymrozek. Zimno zaszkodzi moim uprawom. Zawsze. Olfrid! Patron wielkiego klanu dzieciom wojny.
Przepraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Czy nie można się w spokoju na... Mamy wiele do zrobienia, więc będę się streszczał. Sabiorn, właściciel miodosytni Czerwoniaka, będzie urządzał degustację dla kapitana Straży Białej Grani. A my zamierzamy zatruć jego miód. Nie, nie, na tym właśnie polega piękno tego planu. Sabiorn nam ją da. Miodosytnia ma spory problem ze szkodnikami i wie o tym całe miasto. Trutka na szkodniki i miód to niezbyt zdrowe połączenie. Nadążasz? Akurat będziemy w pobliżu i zaoferujemy biednemu staremu Sabiornowi pomocną dłoń. Przekażę ci trutkę do wybicia szkodników, ale część wrzucisz do kadzi z miodem. Całe tygodnie to z Maven planowałem. Potrzebny nam tylko ktoś, kto dostanie się do środka i ten plan wykona. Nie zwlekaj już, bo jeszcze Sabiorn pójdzie po rozum do głowy i sam kogoś najmie do wykonania brudnej roboty. Ach, prawił bez końca i wciąż od początku. Ile to ma siły, werwy i majątku. Lecz zamilkł niepyszny ten nasz... Pamiętaj. Sabiornowi przyda się pomoc na dłoń. Zabiła. Niech to wygląda. Ugaci jeno umiesz i chlap. Ostrożnie! Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. W starej twierdzy nie obrony. Tak? Na co się gapisz? Nie widzisz, że mam tu problem? Żartujesz sobie? Rozejrzyj się. Mam zorganizować degustację specjalnego gatunku czerwoniaka dla kapitana straży. Jeśli zobaczy miodosytnie w tym stanie, będę zrujnowany. Naprawdę? Zakładam jednak, że nie zrobisz tego z dobroci serca, prawda? Mam nadzieję, że nie oczekujesz zapłaty przed wykonaniem roboty. Cóż, ja tak nie działam, więc możesz o tym zapomnieć. Dobrze, już dobrze. Nie ma potrzeby podejmowania pochopnych decyzji. Masz tu połowę. Resztę otrzymasz po wykonaniu zadania. Żądam jedynie, by te szkodniki zostały na stałe usunięte, zanim moja reputacja legnie w gruzach. Kupiłem nieco trutki. Chciałem, by zajął się tym mój leniwy, bezużyteczny asystent Malus. Ale najwyraźniej gdzieś zniknął. Jeśli umieścisz ją w gnieździe szkodników, powinno to na zawsze powstrzymać się przed wracaniem. Nie wracaj, dopóki nie upewnisz się, że wszystkie te szkodniki nie żyją. Mallus to najlepszy interes, jaki ubiłem w życiu. Jakiś czas temu pożyczyłem mu trochę złota, wiedząc, że nie będzie w stanie go zwrócić. Nie ma to jak darmowa siła robocza na obniżenie kosztów działalności. Teraz ja muszę uprzątnąć ten bałagan. Ah!
Proszę, poddaję się! Poddaję! No! Czyżby któraś... Najwyższa pora. Musiałem zająć czymś kapitana do czasu zakończenia tej sprawy. Musisz zaczekać, dopóki kapitan nie skończy. Przypuszczam, że możesz poczekać, jeśli musisz. Cóż, Sabjorn. Skoro udało ci się rozwiązać problem ze szkodnikami, może dasz mi spróbować swego miodu? Proszę się częstować, milordzie. To jak dotychczas mój najwspanialszy gatunek. Nazywam go Czerwoniakiem Specjałem. Sądzę, że będzie to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Dajże spokój, to miód, a nie jakieś wino do sączenia i smakowania. Na 8 bóstw? Co w tym jest? Ja... nie wiem. Co się stało? Według ciebie to miejsce miało być czyste. Ja zakuję cię w łańcuchy do końca twych dni. Nie, proszę, nie rozumiem. Zamilcz. Powinienem był się tego spodziewać, skoro to miejsce zostało skalane. Błagam, proszę, to nie tak jak myślisz. Ty tu rządzisz, dopóki się z tym nie uporam. Z przyjemnością. A ty pójdziesz ze mną do smoczej przystani. Zobaczymy, jak szybko pamięć ci wróci w lochu. A teraz ruszaj. Posłuchaj, zapewniam cię, że to tylko wielkie nieporozumienie. Idź, mówię. Żegnaj, Sabjornie. Nie mogło chyba pójść lepiej. Potrzebujesz jeszcze czegoś? A więc Maven chce dorwać partnera Sabjorna. Możesz się rozejrzeć po biurze Sabjorna. Większość papierów trzyma w swoim biurku. Proszę, to powinno pomóc.
Wstaw się za mnie u Maven. Nie do wiary. Udało się. Nie do wiary. Udało się. Nie do wiary. Udało się. Zaraz. Ja cię znam. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Mam nadzieję, że masz dla... Niewiele mi to mówi. Jedyną rzeczą, po której można zidentyfikować partnera Sabjorna, jest ten dziwny, mały symbol. Cóż, niezależnie od tego, do kogo należy ten tajemniczy symbol, pożałuje on, że wszczął ze mną wojnę. Natychmiast zanieś te informacje do gildii złodziei. Jest jeszcze kwestia twojej zapłaty. Sądzę, że to więcej niż wystarczająca zapłata za twoje usługi. I myślisz, że mnie to obchodzi? Ciekawe. Nie mam zamiaru brudzić sobie rąk. Masz ludzi, którzy mogą się tym zająć. Wykorzystaj ich. Z drogi. Ty też nie jesteś stąd? Kup zbroję od Grelki. Zaraz. Ja cię znam.
Jeśli potrzebujesz treningu strzeleckiego i masz pieniądze, jestem gotowy cię nauczyć. Krążą plotki, że... Dokładnie. Maven mnie poinformowała, że udało ci się przy okazji odkryć coś więcej. Coś ważnego dla gildii? To nie byle zbieg okoliczności. Najpierw Haringot, a teraz Sabjorn. Ktoś chce nas załatwić i podjuza Maven przeciwko gildii. Mercer twierdzi, że wie, jak wyciągnąć nam ten cierń ze stopy. Masz się z nim czym prędzej spotkać. Na twoim miejscu bym się pośpieszył. Nigdy go nie widziałem takiego wściekłego.